Hej, witam Was oficjalnie w vlogu z urlopu. Malutka śpi w jednej skarpecie i sweterku. Robi się ciepło, słuchajcie, więc kurczę, bo nam jej ściągnąć już ten sweterek. A z drugiej strony tak pięknie śpi, że na razie ją zostawiam. I tutaj też słońce świeci, muszę przestawić. Ja sobie wzięłam do naszej przenośnej lodówki takie chłodzone kawy i tu mam akurat ze Starbucksa kafe latte. I mam też tą fajną z Alpro wegańską i muszę wam powiedzieć, że nawet jak mam wybrać tą kafe latte, a tą wegańską, to wolę tą wegańską. Moim zdaniem lepsza, mniej słodka. A Alex i Laurą poszli na stację benzynową poszukać sobie czegoś ciepłego do picia i do toalety. Zaraz się zmienimy, no bo póki malutka śpi, no to nie będę jej ruszała. Mieliśmy już dzisiaj pierwszą przerwę. Wyjechaliśmy o 7 rano, jest 9:30. Mieliśmy pierwszą przerwę po pół godziny. Trzeba było przebrać małą i trzeba było ją przebrać od stóp do głów. Wszyscy, którzy mają takie niemowlaki, to wiedzą, że już jak takie dziecko robi kupę, to trzeba je przebrać. No mówię, od stóp do głów wszystko było do przebrania, wszystko. I to było dosłownie 20 minut po tym, jak wyszliśmy z domu. A teraz śpi, no to na razie, a niech sobie śpimy, się tak szybko zatrzymamy, no bo będzie trzeba się zatrzymać zaraz z powrotem. Będzie czyjś tak trzeba zatrzymać, jak stanie, aby ją nakarmić, bo pewnie będzie głodna, bo jadła rano o 6:30. No, czyli będzie 3 godziny już. Hejo! Zrobiło się ciepło? Więc się rozbieramy! Tak? Rozbieramy się! I księżniczka śpi na szczęście. Kryzys był mały, bo zmęczona. Aleks w basenie. Jest przepiękna pogoda, przepiękna. To się nazywa wakacyjna dziewczyna. Tak? Wakacyjna dziewczyna. Jak już nam dom mogliście zobaczyć? Dojechaliśmy, jesteśmy teraz pod sklepem, ale chłopacy poszli sami, dlatego że malutka mi zasnęła, a my mamy jeszcze złożony wózek, znaczy dobrze, tak porządnie złożony w bagażniku, trzeba było kółka ściągnąć i tak dalej, żeby to się w ogóle wszystko zmieściło, więc my na nich czekamy, dlatego że mają wziąć tylko cukier i coś do picia, a potem chyba pójdziemy do jakiejś restauracji, bo w ogóle się zastanawialiśmy, czy idziemy gdziekolwiek jeść dzisiaj, wiecie, na mieście, bo malutka była strasznie marudna po południu, bo nie zrobiła sobie swojej drzemki, zaczęła spać na basenie i nagle jakiś kolej z boku zaczął kosić trawę, a więc ją to po prostu wszystko obudziło i niestety nie pospała. A więc stwierdziliśmy, że dobra, wychodzimy. Ja znam moje dziecko i wiem, że zawsze w samochodzie zasypia i tak też się stało. Wsiedliśmy do samochodu i 3 minuty później malutka już śpi. Nie mogło być lepiej. Jedna rzecz, której nie lubię, to moje włosy po basenie. Nie umyłam ich żadnym szamponem, tylko wiecie, tak wzięliśmy szybki prysznic. Więc moje włosy po basenie są tragicznie. Tragiczne są zawsze. Zmęczone dziecko. Cześć. No. Idziemy na śniadanie. Tak? Kto idzie na śniadanie? Ty już zjadłaś. A teraz my idziemy na śniadanie. Tam macie Aleksa, który już się nie mógł doczekać. A śniadanie to jest dopiero 8:30 niestety. A my to wiecie, z dziećmi już dawno wstaliśmy. Na słoneczko idziemy. O, dzień. My już po śniadaniu jedziemy właśnie do miasteczka kupić pamiątkę, dlatego że właśnie tutaj byliśmy 3 lata temu i nie kupiłam sobie magnesu na lodówkę. Wiem, że to może być śmieszne, ale tak. Jesteśmy, przejedziemy się, Alex też wołał coś do basenu, jakąś zabawkę, dlatego że nic nie wzięliśmy, a więc też kupimy jakąś dmuchaną piłkę, jakąś dmuchaną piłeczkę albo coś takiego.
Malutka na szczęście zasnęła, więc śpi. Jest 9:40, załatwimy to, mamy nadzieję, wiecie, w pół godziny niecałe. Wracamy do hotelu i idziemy na basen. I tak dzisiaj pewnie spędzimy nasz cały dzień na basenie. Wrócimy do apartamentu trochę i znowu na basenie. Więc mam nadzieję, że Malutka sobie pośpi teraz, wypocznie troszkę i potem na basen. Nasz synek? Tutaj. Właśnie tutaj. Can't stand another heartbreak, but it's time to let it go. Na kolor tej wody tutaj. Po prostu przepiękne. Idziemy, Alex? A Malutka śpi. Powiedzcie mi, czy tutaj nie jest pięknie? Tutaj nie jest pięknie. Bąsiesz? Szukamy fontanny. I zaraz wracamy do hotelu. Tak. Silly? Wagon! Wagon, wagon! Przyszliśmy do restauracji, właśnie będziemy jeść. Malutka sobie leży, odpoczywa, ale nie śpi. Dzień dobry! Dzień dobry! A tutaj jakieś drzewko i taka w ogóle fajna restauracja, naprawdę bardzo fajna. I zdecydowała, że będziemy jeść, słuchajcie, tak mam mega ochotę, chociaż ja też mam ochotę, a z drugiej strony jest mi gorąco, gdzie było się was 35 stopni i będziemy jeść rakleta, a to jest przecież takie gorące, że masakra, ale mam nadzieję, że będzie pysznie. Już mam to spokojnie, że tutaj zaśnie. Nie podnoś się, nie podnoś się, wiecie co ona mi robi? Ona się bierze na łokciach i ona się podnosi, tak? Ty się podnosisz na łokciach, co ja mam z tą zrobić? Głowę ma jeszcze białą, bo tak się bałam, wiecie, że się upali. Zobaczcie. No zobaczcie. No zobaczcie, co ty robisz. Co ty robisz? Słuchajcie, jest godzina 8:30, my się zaczynamy zbierać właśnie z tego tutaj apartamentu naszego. Malutka śpi, Alek wstał, słuchajcie, i już zakłada swoje rękawki i on idzie na basen. Loro mówił, wiedziałem, że tak będzie. A więc słuchajcie, zjedziemy na śniadanie, zjemy śniadanie i ja pójdę z Aleksem jeszcze na basen, a Loro tutaj skończy ogarnianie. No w tym naszym apartamencie, który jest naprawdę bardzo fajny. No ja mówię, ja jeszcze w piżamie, mała śpi, Lolo już zniósł wielką walizkę do samochodu i tak dalej, a Alex no, nie zdążył otworzyć oczu i on już ubiera swoje rękawki, wychodzi. A więc pójdziemy dzisiaj z nim jeszcze tutaj na chwilę na basen, chociaż przecież tam, gdzie jedziemy, też jest basen. No ale wiecie, jak to dzieci. Godzina 9:23. 9:23. Przekąpiemy się przed drogą. Z niej popło! Tak! Ja mam Melisę, kochanie. Mama jest z Melisą, wiesz?
Dzień dobry. Powiedzcie mi, skąd dzieci biorą tą siłę? Wczoraj do wieczora na basenie i dzisiaj rano znowu basen. Skąd one mają tą siłę? Nie muszę mówić wam, że nikogo tu jeszcze nie ma. A co to za małe stopy? A co to za małe stopy?